Hej, witam was serdecznie z tej strony Timos Gaming, a w dzisiejszym filmiku, no, tak jak widziałem pod poprzednim filmikiem, który zresztą zdobył około 800 wyświetleń, no, spodobał wam się handel z FIFA, kolejny odcinek, te filmiki są bardzo oglądane przez was, więc nagrywam kolejny i znowu wam spróbuję pomóc z zarabianiem końców w tym bardzo ważnym okresie TOTY. Więc co teraz robimy? Wyszukujemy sobie złotych, rzadkich graczy z tych tam lepszych lig. Czyli na przykład tutaj jak wyszukałem Premier League, złoty, rzadki graczy. Wyszukujemy tak graczy 81 powiedziałbym. Więc tam mamy Suczka, Fabińskiego. Byli też skrzydłowi, tylko że no, oni są trochę bardziej używalni, mniej kart jest na te pozycje, więc ich się nie opłaca szukać i próbować licytować, bo będziemy licytować tutaj. Ja sobie teraz patrzę. Fabiański jest wart. No, z 1000 końców. Dziwne. Więcej będzie? Nie, 1000. 1000 końców, okej. Więc... No, za 1000 się sprzeda. Fajnie, fajnie. Więc do 750 spokojnie licytujemy. Nawet tutaj możemy do 850, ale zobaczycie sami. Nie trzeba tyle licytować. Teraz zobaczycie, że ja go kupię za 750 około. Nawet jak się sprzedają karty za 900 powiedzmy, to spokojnie licytujemy do 750. Wtedy zarabiamy około więcej niż 100 końców na czysto. Ja teraz mam bardzo mało końców, więc na dużą skalę wam tego nie pokażę, ale spokojnie możecie sobie listy pełne tych graczy licytować, na przykład Sołczek, też z Sołczkiem by to działało za 900. Możecie pełne listy tych graczy licytować, tak jak mówiłem, i to się wam zwróci. Im więcej graczy kupicie, tym więcej zarobicie. No, to jest logiczne trochę. No, ale po prostu ja nie mam tak dużo końców, ale i tak wam pokażę, że po prostu to działa. I można się na tym dorobić, bo godzinkę tego i macie spokojnie 50 tysięcy. Tak, spokojnie, jeżeli macie budżet startowy. Jak widzicie, 4 fabiańskich kupiłem. Tego sobie wystawmy za 1000 spokojnie. Widzicie, tutaj 200 ponad końców na tej karcie. Tego za 900 sobie wystawmy. Tego za 950. Zobaczmy, za ile będzie tak schodził, po jakim czasie i w ogóle. I tego za 900. Ten Fabiański się nie kupił. Zobaczmy, czy od razu się sprzedali. Jeden się sprzedał od razu. Ja wam pokażę, jak już wszystkie te karty sprzedam. I po prostu pokażę wam, że no, to po prostu działa. Więc widzimy się za chwilkę. Jak widzicie, Fabiańscy dwaj się sprzedali. Tamtych dwóch, co wystawiłem za 1000, no oni jeszcze się nie sprzedali, dlatego że i za 950, dlatego że jest błąd w rynku transferowym i Fabiański tak naprawdę schodzi za 900 około tak szybko. No ale spokojnie, po godzinie on za 1000 zejdzie. Więc spokojnie, jak możecie czekać, to wystawiajcie drożej. Jak chcecie szybciutko dostać końce z powrotem i znowu wrzucać je w karty, to róbcie troszeczkę taniej. Ja wam pokażę jeszcze, że to działa na innych graczach, nie tylko taki Fabiański, że działa na Sołczku. On sprzedaje się za 900 około, więc... ktoś go kupił od razu. Więc spokojnie, znowu do 750 można licytować. Wiecie, ja wam pokazałem dwie karty akurat tutaj, Sołczka i Fabiańskiego, ale możecie spokojnie swojej karty szukać, tak jak ja na początku filmiku zrobiłem. Złoci, rzadcy, piłkarze, Premier League akurat ja dałem z pozycji, w których jest więcej graczy, czyli nie skrzydła, nie boki obrony, bo tam jest mniej graczy, zwłaszcza o wysokim overallu, który jest potrzebny do SBC akurat. No i co? Jego sobie za 900 wystawimy. I oczywiście możecie to robić z innych lig. Ja po prostu to zrobiłem z Premier League, bo praktycznie najwięcej ludzi będzie potrzebowało graczy Premier League. Nie zawsze to jest najlepszy wybór do SBC, no ale po prostu jest najbardziej popularna liga, więc ludzie po prostu dużo składów SBC
bazują na graczach Premier League, gdzie no, nie zawsze to jest po prostu konieczne. I tutaj, jak widzicie, Souček się sprzedał. Spokojnie zarobiliśmy sobie tutaj troszeczkę końców. Tak jak mówię, jakby miał więcej końców, to bym mógł na większą skalę to zrobić i więcej zrobić. No ale jak widzicie, to działa i ta metoda jest bardzo dobra, polecam. No i co? To już jest koniec filmiku. Mam nadzieję, że się spodobało, że znowu ten filmik pomógł, bo tak jak mówiłem na początku pod poprzednim filmikiem, no dużo z Was po prostu pisało, że Wam to pomogło i to też widać było po wyświetleniach i lajkach, co bardzo mnie cieszy. No ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że się spodobało, że zostawicie łapkę w górę, bo to jednak bardzo, bardzo pomaga. Subskrypcję, no bo w porównaniu ile wyświetleń było pod poprzednim filmikiem, tam było chyba ponad 800, to tylu subskrypcji ile mam, to no dużo ludzi po prostu nie klika tego przycisku subskrybuj, a fajnie jednak by było jakby byście klikali i zaznaczyli dzwonek, a wtedy dostaniecie powiadomienia ode mnie, jak wrzucę filmik i teraz po tym wsparciu od Was pod tymi filmikami będę wrzucał więcej filmików z zarabiania w FIFA, bo Wam to jednak pomaga, Wy chcecie to oglądać, więc ja mogę takie wrzucać. Oczywiście też będą pack openingi i chyba w następnym odcinku wrzucę paczkę 80, 25 graczy 83+, więc no, nie przegapcie tego, bo tam może się ktoś trafić bardzo dobry, zwłaszcza, że mamy toty. No ale co, już nie będę przedłużał. Teemo's Gaming. Cześć!